Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony, Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Darksiders 3, w którym to widzę się z wami po drobnych korektach w grze, wyfarmieniu sobie, no, maksymalnej ilości wszelakich odłamków oraz maksymalnym poziomie, który rozdysponowałem sobie w taki sposób. No, więc lećmy teraz, zobaczmy. No, nawet fajne obrażenia wchodzą. O, chyba akurat to go zabiło nawet. Dobra, ten czarny, czerwonooki chyba jest jednorazowy. Jak tak patrzę. Tyle fajnie. Ej, nie wiem co tam robi drugie takie, ale chyba to będzie podpucha, więc nie wiem czy chcę to sprawdzać. A właśnie, tutaj też pochodziłem sobie. Dosłownie tutaj ten mały kawałeczek i tam na końcu znalazłem sobie kolejne ulepszenie do broni. Jeszcze nie wpakowałem udoskonalenia w to w ogóle. O, to znalazłem. Rozproszonego Obscurusa. Spustoszenie generowane przez broń i nietykalność przy uniku. To jest nawet fajne. Tutaj chaos. Takie sobie. Pojemność spustoszenia. Redukcja obrażeń. Magiczne. Jest mnie ciekawe, czy... Ej, nie, teraz muszę sprawdzić. Czy jest kontra na ten? Nie. Nie ma kontra na zbawienie. Troszkę szkoda. Teraz nie będę miał żadnych problemów z leczeniem. Ładnie. Dawaj, dawaj. Super. No. Wy tak poważnie? Dlaczego one mi biją takie obrażenia? Przecież to jest chore. Okej, okay, ten lag krótki był trochę dziwny. Ja czaję, że to jest Souls-like. No ale ludzie! Trochę powagi! Nawet Sekiro nie dostawałem aż takich obrażeń. Ziup. Pięknie. Dobra, lećmy tutaj. Tu już mi zdążył wyskoczyć wcześniej o nasycaniu. Tutorial. No, podpalone. Chlup. I lecimy dalej. I to jest chyba tak, to będzie tam, to jest ta miejscówka, którą widziałem stamtąd, przed wejściem do tej ich kwatery. Właśnie tutaj, to jest to. Dobra, to było zajebiście dziwne. O, i zablokowano skrócik, pięknie, to mi się podoba. Okej, tam jakiś przydupas, powiedzmy. Czekaj, czy tutaj coś jest schowane? Nie. Okej, tam jest jakiś przedmiot. A tutaj raczej nie zaskoczę. No to trudno się mówi. Dobra, wróćmy. A! Jeez. Aż mnie przytkało. Okej, dwa aniołki. Znowu te do rozwalania. O! XD!
Noż, przecież... Wcisnąłem unik. To czemu gra mi nie łapie uniku? Super. Gdyby nie odłamek, to już bym teraz zginął. Czyli naprawdę muszę blokować absolutnie każde moje uderzenie? Myślę, że obaj zginęli, to by było nawet fajne. No. Żegnam. Ktoś mógł mieć do mnie zarzuty, że mogę... Ja bym mógł tak naprawdę teraz wykorzystać sobie jakiegoś trainera i walnąć sobie po prostu opcję one hit, one kill, no ale gdzie tu przyjemność? Co innego wykorzystać trainera, żeby się podekspić? Albo tak jak ja w przypadku właśnie tych, bo tak głównie się ekspiję, no nie powiem, nie będę tej ściemniał. Po prostu wykorzystywałem trainer, żeby sobie dofarmić duszę, włączałem sobie mnożnik i latałem. O nie, znowu on. Dobra, nie umarły, ciernia nie do końca. Spróbuję z magicznym, bo tego jeszcze nie wykorzystywałem. Kolejny taki. O, świetnie, jeszcze mi ciebie tu brakowało. Okej, on spudłował, czy... Pięknie. 1500! O, no to ten no to mocno podnosi magię. Wow, jak ja tego uniknąłem. Ładowany strzał z jakiejś potężnej dwururki, a ja tego uniknąłem sobie na tako. A propos unikania na tako. O, pięknie! Już nie powiem, miałem fuksa. Teraz. I... Zeus! Jest ze mną. No, zdychaj, niedoszły schybo. Tutaj pusto. Jest kolejny ten. Jest tutaj coś jeszcze? Czy tylko jakieś elementy zniszczalne? Jest gniazdo tych ziomków. No. Dobra, poproszę od mój odpoczynek na filmów. No, gniazdko. Teraz zostało dopiero zniszczone. Czy on to odbił? Jak on to odbił? Przepraszam bardzo. Okej, tam jakaś dziura. Jest Vulgrim. Nie wiem, czy to nie jest dalsza część lokacji. Czytaj ta, do której powinienem teraz zmierzać. Standardowy kłębek Mar, miło. Okej, jesteśmy w tym miejscu. Kolejny trup. Fragment adamantynu, też fajnie. Oczywiście musi go coś strzec. To nawet ładnie wyszło. Tutaj bezpiecznie. I na razie mogę sobie leczenie odpuścić. Powinienem się wyleczyć dzięki mojemu lewiatanowi. Okej, finalnie chyba będę mógł go tutaj sobie zrzucić i mieć taki powrót na górę. A nie, jednak nie, zwykły, jest tutaj zwykłe zejście. A nie, on mi tu posłuży. Okej, odłamek widzę, już zszedł. Ale nawet fajny efekt jest, kiedy on schodzi. On mi ma tutaj posłużyć na wejście do góry. A nie odwrotnie. A tam co? Komuś się ciekły azot wylewa z tego? Panie Freezy, czy pan przeżył i próbuje jakoś się odnaleźć? Bo tak to troszkę wygląda. Zobacz, polecę ten odłamek amoku. Kurde. W sumie akurat mogłem te wszystkie odłamki leczące sprzedać, bo one tak trochę zawadzają. Dobra, jako że mam Vulgrima obok.
czym może nie śpiesz? Masz tu coś? Masz marę tylko do wykupienia. Dobra, sprzedaj. Małe odłamki leczące, sprzedaj wszystko. Wulgrim wyciągnie za to niezłą sumkę. Ej, co? Czemu mam 300 tysięcy prawie? Co jest? To... Ty, czekaj chwilę. Okej, okay, dobra, już wiem. Miałem ciągle włączonego tego trainera od ekspienia. O, trochę szkoda. A właśnie, też nie powiedziałem tego w poprzednim odcinku. Łażąc po pustce, znalazłem sobie jedną część rudenicości. A tam wcześniej, za tym latarnikiem, też była jedna część. Tutaj duży. I to pozwala mi na ulepszanie zbroi. Tylko, że jak na razie... Mam cały czas Wulfeina dostępne, tylko ulepsz broń i ulepsz ten. To już sobie wykupiłem za duszę te srebro na ulepszanie po prostu kolejnych tych broni. Zarówno tej broni z pustki, jak i tej normalnej. Te kawałki, trzy fragmenty. No, nie mam tego za dużo. O, zadbaj o to, by było słychać ich krzyki jeszcze. I na moje nieszczęście, bądź szczęście, nie wiem. Osiągnąłem maksymalny poziom furii, tak więc... No, stety bądź nie, będę miał teraz drobny problem, jeśli chodzi o... Serio? Wielki kłębek, Mar? Jeśli chodzi o przeciwników. Bo jako iż mam... Tak, super, fajnie, przekaż zabrane dusze. No, tylko jest to z lekka niemożliwe. Więc bądź tak miła, gro, nie wpieniaj mnie. Wielka kępa Mar i nie pokaże mi takich rzeczy, kiedy sama wiesz, że nie mogę tego wykorzystać. Okej, okay, czy tutaj coś się znajduje? O, jest jakiś przedmiot. No. No, weź go. Wielki kłębek Mar, poważnie. Dobrze, że go znalazłem teraz, a nie później, bo bym się trochę zirytował. Zwłaszcza, że to leżało obok... Ach, sorry. Obok demonicznego truchła. Dobra, a miałem sobie ten, kurde, miałem sobie ten odłamek amoku aktywować, no. No, amoku, go. No, ale tutaj widać, że mam naprawdę potężnie tą prędkość ataku zwiększoną. Odłamek spustoszenia, pięknie. Fragment adamantynu, fair enough. Pięknie wyczuted! Dobra, to jest coś, co sobie muszę przetestować. No, zacznij się osłaniać, please. Okej, okay, tak, chyba... No, duże chyba. Ładowane ataki chyba są w stanie... Pięknie. Wydaje mi się, że chyba... oj, nie, 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 nie. O, dobra. Ale nie o to chodzi. Nie, kurde, bo... Ciągle atakuje nie tego, kogo chce. Pięknie. Straciłem odłamek. Więc go skręcie ponownie sobie aktywuję. Dobra, zdjąć tego pieprzonego strzelca. Ciekawe. Dobra, nie, bo nie mam odłamka aktywnego. Jeden, drugi, trzeci. Jezu, czemu ja z nimi walczę, zamiast zabić najpierw tego, który je spawni?
teraz to mogę walczyć, ale w nieskończoność. No i proszę bardzo, od razu mi się zwróciły wszystkie zużycia od początku Nephilim. To lubię. Ale fajne są efekty w sumie tych odłamków na rękach Furii. Dobra, a propos odłamków, to nie umarły, poproszę. Ile już w sumie tych odłamków wykorzystałem? Chyba 5. To pokazuje, ile razy już tu mogłem zginąć. O, super, nie umarła wersja tego. No tak, to jest to, co teraz było mi potrzebne. Zginąłem? Tak, czy zginąłbym. Znowu. Dobra, zaliczył mi ten odłamek, to jest najważniejsze. O Jezu, jaki on jest pancerny! Kolejny? Poważnie? Takie coś, i on pilnuje tylko odłamka uzdrowienia. No kurna! Ej, no czemu on bije takie obrażenia? Zajebiście! Werunik, gro! Dobra, spróbuję teraz oddam kim siły. O, ładnie! Do tyłu, do tyłu! To jest dość mocna zabawa z tymi odłamkami teraz. Ej, czemu nie zrobiła mi kontry? Pięknie. A nie, 1500 mam normalnie, no to... Czemu wcześniej... Dobra, kolejny numer. Odłamek wykorzystało na szczęście. Dobra, zdychaj. Od razu dwa, a nawet trzy duże, co mi tam szkodzi. O Jezus Maria. Jak każdy taki odłamek będzie mi tyle zajmował, to Jezu. Odłamek, Jesus. Każdy taki większy przeciwnik, no to będzie jakaś porażka. Aha, Robal se zginął tak w sumie od niczego. Bardzo interesujące. Dobra, gdzie jest ten glut, powiedzmy, który mam zrzucić? Czekaj, nie ta esencja. W górę. Tutaj jest jakiś przedmiot, niestety. Znaczy, niestety. O, dobra, niestety. Tutaj jest taki przedmiot. Tam też coś jest, ale to wygląda bardziej jakby miał tam się trafić, tak? Bardzo to poprawnie po polsku jest powiedziane. Nowy głębek ma, no. A nic lepszego tam nie było? Okej, tutaj to mam. Super. Te, robaczku! Hono! Dobra, biegusiem. Jak tam będzie dalej tak wyglądało, to ja sobie po prostu włączę one shot, one kill, tylko, i to tak, będę tylko na bossach to wyłączał, nie? Żeby to miało jakiś sens. Bo też wydaje mi się, że jakbym... No, to było mocne na YOLO. No, niestety się nie udało. Bo wydaje mi się też, że chyba niektóre walki z bossami mogą być mocno skryptowane. Jak nagle boss z jednego uderzenia zginie, a nie zginie w sposób, w jaki twórcy sobie to ustalili, no to myślę, że to raczej dobrze się nie skończy. Dobra. Najpierw to, potem sprawdzę, czy mogę to wysadzić tym żukiem.
Dobra, biegnij. Okej. To jest chyba dalsza droga. Ale jeszcze teraz jeden żuk. Przecież nie, może to być dalsza droga, tam może być sekret. No ale to się zaraz obczai. Lecimy, lecimy. Teraz czy mogę tym żukiem wysadzić te malutkie główienko? Sprawdźmy. Żuczek. Mogę. Fajnie. Małe składowisko mar. Are you bloody serious? I z... Jezus, i w nie wpakowałem finalnie nic do tego. Może niech będzie ta nietykalność przy uniku. Zawsze to coś. Dobra, i zobaczmy, co się kryje z tej strony. Kolejny trup. O, nawet trzy. Cztery. Płonące szczątki. Okej. I oczywiście... pilnujące go... małe skurwysyny. Pięknie. Ja nie wiem, jak ja mam odróżnić zwykłe uderzenie od tego mocnego. Czy tutaj od tego, który mnie może zwanshotować. Bardzo ładnie. Żegnam. Kurde, płonące szczątki są fajne. Ale pytanie, czy ja będę w stanie je teraz wykorzystać? Powinny być gdzieś na dole, czy... Nie, one są tutaj. No, nie mogę. Bo niestety, płonące szczątki dają mi punkt atrybutów, ale twórcy trochę chyba nie ogarnęli, że otrzymanie punktu atrybutów nie powinno się równać z dostaniem levelu za free. Bo to nie są, to nie jest to samo. Dobra, w górę. Czyli mogę oddać na już te niszczenie obiektów, ale lubię to robić, bo to fajnie wygląda. What the fuck? Co to za kraken? I co, żadnego komentarza? Co to za kolejny koszmar? Chcę go jak najszybciej poznać. Sarkazm? Pani... Szczerze wątpię, obserwatorko. Czemu takie słabe rzeczy są pod tym? Dobra, nie wiecie co? Jebie mnie to. Jebie mnie, co se możecie pomyśleć. Nie obchodzi mnie to. One shot, one kill. Nie będę tracił czasu na przechodzenie tego. Jak mówiłem, ja chcę wam pokazać gierkę, przejść serię, ale szanujmy się, przecież ta seria nie będzie trwała 40 odcinków tylko dlatego, że ja będę ginął. Co dwa odcinki, jakieś 30 razy. I trudno, możecie sobie myśleć, co chcecie, mam to gdzieś. Ja wam chcę gierkę pokazać i ją jak najszybciej skończyć, a nie się... Znaczy, jak najszybciej. Po prostu chcę ją skończyć, a nie się jeszcze bawić w jakieś podchody. Więc teraz można powiedzieć, że Furia może się czuć sobą. Bo tak naprawdę... tak powinno w sumie wyglądać wejście każdego jeźdźca na ziemię.
Okej. Okay. Tego nie sprawdziłem, jakżebym tu przed chwilą przyszedł, a mógł być to mój błąd. Cóż to jest tu schowane? Tam jest jakiś przedmiot, tu nie ma nic. Co tu jest? Fragment adamantynu, też fajne. Jest chyba jakaś dalsza droga do sekretu, ale potrzebuje innej esencji. Oj, 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 oj. Co też ja tu teraz mam zdziałać, no? Ale jakby... Co to był za kraken? Który... To na pewno był jakiś grzech. Ale który? To jest, myślę, dość... dobre pytanie. Jaki grzech my właśnie spotkaliśmy? No i opłaciło się dać teraz ten odłamek sobie. Bo bym znowu dał się zabić jak debil. Dobra, co się kryje z tej strony? Jakiś taki ziomek. Trochę dusz. I co, i to tyle? Nic więcej? A nie, jest coś na górze. Tyle dobrego, bo już myślałem, że to już jest to tak bezsensownie wsadzone, ale na szczęście nie jest. Demoniczny artefakt, pięknie. Szkoda, że tych demonicznych artefaktów zdobywam w cholerę więcej niż moich zwykłych artefaktów. Znaczy zwykłych, niż anielskich artefaktów. No ale niestety to... Na to już nie mam wpływu. Gdzie co znajdę, a nie jak to jest poukrywane. A dobra, już myślałem, że będę musiał lecieć, ale nie. Tutaj po prostu muszę sobie spalić pajęczynkę. A w sumie to może, kto wie, jednak może będę musiał korzystać. Nie, jednak nie. Tak idealnie jest to wymierzone właśnie, żeby na dwa jumpy to było. Tu jest ten przedmiot. Mały kłębek mar. Z panem się żegnam. Dobra. Na dole nic, czyli lecimy dalej. Jump. Tutaj pusto. I co tutaj? Cokolwiek? Okej, jest wajcha. Aha, dobra. Okej, jest jakiś żuk? Albo druga wajcha? Okej, to jest przejście chyba, jeśli dobrze widzę. Tylko, czy ja będę w stanie tak to teraz zrobić? A będę na spokojnie. Okej, chyba się... O Jezus, dobra! Dobra, tu jest gniazdo tych żuków. Jezu, już myślałem, że się zaklinowałem, ale na szczęście nie. Lej, żuczku. To się udało, nie powiem. Najedz się. No nie możesz tu podejść już, musisz serio mnie zauważyć. Dobra, nażryj się. Wysadzamy to. Tylko tędy muszę iść. A tutaj... Okej, tego co mogę... Znaczy mogę, muszę, a nie mogę zrzucić. Żeby przejść pewnie tam dalej. No ja pierdzielę, dlaczego to jest tak dziwnie... Czemu ten żuk ma taką dziwną hitboxowatość? Wow, to było naprawdę dziwne zdanie. Że zdanie, słowo. Czy ja to mogę jakoś otworzyć z tej strony? Chyba nie bardzo. No ale dobra, ten żuk się nigdzie nie wybiera. Tak więc tutaj to. Dobra, nie, zostaw. Jak będę chciał, to sobie wrócę, jak zdobędę esencję, która pozwoli mi to niszczyć. I wtedy będę się bawił w szukanie
takich rzeczy. Okej, okay, tu jest dalej przejście. I mamy naszego demonicznego stworka. Który dalej ma dziwną responsywność. Na uderzenia, jakie mu sprzedaje. Ja się chciałem ustawić, żeby to leciało tam, gdzie ja chcę, by leciało. Chyba pół metra przed nim. Bo inaczej coś się po prostu psuje. Dobra, i co teraz? Czy co, to jest po prostu powrót? I tyle? No, i czy może aż? Okej, tego nie przeskoczę. Tutaj nie ma jakiegoś przejścia? Z tej strony nie ma. Z tej strony też nie ma. Okej, czyli to jest po prostu powrót, że mógł se to odhaczyć. Okej, czyli jednak nie ma tutaj sekretów. No dobra. Muszę to wysadzić. Tak czy siak. No chyba była nadmuzyczka na rozwiązanie sekretu. Znaczy, co ja mam z sekretem? Nie sekretu, tylko... Okej, po pierwsze, czemu tu są nagle więcej przeciwników? No czemu? Czemu? Przecież zginąłem jakieś 3 razy. Ja się dziwię, czemu są tu przeciwnicy. Na dole, bo na górze nie widziałem, czy byli, czy nie. Ej, dawaj! Szybki test! Będziesz ze mną walczył, czy nie? Mogę go oznaczyć! To zajebisty mamy ten pakt z Uzielem. To chyba tylko między nim a nami. Czyli między Uzielem a Furią ten pakt zobowiązuje. Skoro mimo iż mamy zawarty pakt, to dalej oczywiście aniołki tak chcą się z nami napieprzać. Giń. Dobra, jeden odpoczynek, jeden odłamek. O! Dzięki? Czy ten grzech mi właśnie pomógł? Bo mówię, zakładam, że jest to grzech, a nie jakiś losowy potworek. To statek, który przysłał do dyskusji. Na to wygląda. Bo ewidentnie mi chyba właśnie pomógł. Że trochę sobie to zepsuł. Mógłbym zginąć, gdyby nie ten odłamek. Tutaj wielki kłębek mar, no trochę słabe to, ale niech będzie. Tutaj coś... Nie. Okej, ale ewidentnie, jeśli on chciał mnie trafić, no to delikatnie mówiąc, coś mu nie wyszło. Okej. Co dalej? Okej, jest gdzieś człowiek. Czego chcesz? O, zaraz obok. Lecz do innych ludków. Teraz już jest. Dla ciebie. Chociaż wciąż mnie zastanawia, jakim cudem on tu w ogóle wytrwał. Jak oni w schroniu wytrwają? Bo jakby rozumiem, że schronienie dla ludzi, ale oni mają tam jedzenie? Bo wodę może i mają, ale jedzenie? Co oni jedzą? Fajne jest, takich mariach tak lecą. Dobra, tu mogę się cofnąć. Tylko w którą stronę mam iść? Żeby pchać fabułę. I prawie 40 minut.
Ale myślę, że tam chyba te dwie śmierci wam wytnę, więc... Mogę to jeszcze trochę pociągnąć. No, dwie albo do aktywacji tego one hit, one kill. Zobaczmy, coś z tej strony? Może się chowa? Nie? Aż się prosiło, żeby coś tu schować. Ale dobra. Lećmy dalej. Ty giń. Skradziej dusz. Ledwo co wymieniłem sobie ogień, to od razu muszę sobie na niego znowu zmienić. Żeby znaleźć coś średnio użytecznego. Ja myślałem, że będzie jak w Souls-like, bo maksymalny level Soho! Dodatek twój krzyk z pewnością działa jak kołysanka. Tak, to był sarkazm. Zastanawiam się, który z was jest gorszy. Podejrzewam, że raczej ten potworek z mackami. Ten mini kraken. Okej, jest ten kradziej. Zdjęty total po prostu wymachem do tyłu. Piękne. O! Czekaj. Tak, to wyszło dokładnie tak, jak miało wyjść. Właśnie tak to miało wyglądać. Nie inaczej. O, to w ogóle jest skrót do odblokowania przywódcy. Jezu, jestem ślepy. I to jest który Wulgrim? W sumie też muszę sprawdzić, który to jest Wulgrim. O, lekka przycinka na doładowanie. To jest ten. Prawie że na początku całej lokacji. Znaczy na początku. No to jest ten tak mniej więcej w tej połowie. To jest ten przed tym wejściem do bazy anielczaków. Kurde, ciężko mi tak szybko wymawiać te słowa niektóre. Dobra, sprawdźmy. Tutaj. Jezus, złapałaś! Dziękuję. Mogłabyś może zniszczyć to gniazdo? Dziękuję. Bo takich małych gnit tu nie potrzebuję. A coś tutaj w sumie... Dobra, jest jeden przedmiot. Anielski artefakt. I to jest coś warte znalezienia. Zwłaszcza, że nie, mało... Znaczy mało. Jednego. Dosłownie jednego mi brakuje, żeby teraz... Jakby teraz znowu spadł, to bym się zdenerwował. Żeby sobie ulepszyć broń. Okej, to rozumiem jakieś wpływy demonów, tak? Sądząc po tej fladze. A dobra, tutaj nie ma akurat sensu zabijać tych, bo on będzie ich ciągle spawnił. Trzeba do niego jak najszybciej dojść. Mogę, ale tak na logikę, czy... W momencie, w którym ja zabijam tego, który ich przyzywa, tych... małych członków, znaczy małych, no tych roju, z roju, to czy oni nie powinni też zginąć? W sensie tak momentalnie zginąć? Dobra. Tam rozumiem muszę iść, a to jest skrót, widzę tutaj, okej. Okay. Fajnie się zazębiałem te lokacje, muszę powiedzieć. Dobra. A sobie odwalę sobie odłamek ciernia. Jak już mnie coś zaatakuje, to... O, duży jest! Okej, no to chyba wiem, co muszę już zrobić. Pięknie!
Za pierwszym razem się udało. To był jeden z siedmiorga? Być może mógł się zmienić od naszego ostatniego spotkania. Okej, jeśli to był jeden z siedmiorga, to prawdopodobnie jest łakomstwo. Jakbym miał strzelać. Okej, jest Wulgrim. No, tutaj coś schowane. Dłamek uzdrowienia. Spoko. Niezbyt pożądane miejsce, prawda? Serio? Niczego się nie nauczyłaś? Pozory mylą. Poza tym żądze nigdy nie zjawiają się w spodziewanej formie. Co konkretnie masz na myśli? Pojęcie grzechu to jedna rzecz. Pojęcie żądz to zupełnie co innego. Szczególnie w ludzkim wydaniu. Rozumiem. Na przykład żądza... czegokolwiek. Ludzie mają nie lada wyobraźnię. Pożądają wszystkiego wokół. To dlatego żądze są tak niebezpieczne. Zbyt niebezpieczne, pani? Nie ma czegoś takiego. No, są zbyt niebezpieczne rzeczy. Oho, jest tron. O! I czacha jest czerwona. Czyli tu będzie boss fight, jak nic. Dobra, to one hit, one kill wyłączono. Ej, czemu nie mam esencji, no? Czy domyślasz się, czego pożądamy? Ej, nie było was tam przed chwilą. Można jeszcze pragnąć w tym zniszczonym świecie. Władzy. Zawsze mieliśmy cię za tę bystrą. Szkoda, czemu zawdzięczamy tę wyjątkową przyjemność. Nie każdy może się pochwalić spotkaniem z jednym ze słynnych jeźdźców. Przybyłam w jednym celu. Musimy uciekać się do przemocy. Zasłużyłaś już na nasz szacunek. Nie interesuje mnie wasz szacunek, tylko wasza głowa! Czy ona będzie tak skakała i chowała się w cieniach? Nie jesteśmy barbarzyńcami jak reszta. Nie, nie musimy się znów spotykać jako wrogowie. Powiedzcie to Radzie z Popielonych. Nie ma jej tutaj. Zamiast tego powiemy tobie, królowo jeźdźców, potężnej, dzierżącej esencję płomienia i gwiazdę. I swój słynny ba. Nie odwrócicie mojej uwagi. Tak twierdzisz? Prawda często rozprasza, kiedy żyje się w kłamstwie. Sądzisz, że jesteśmy naturalnymi wrogami. Czy musi tak być? Znamy naszą rolę we wszechświecie. Ciekawe, czy ty kiedykolwiek zastanawiałaś się nad swoją. Jesteś jeźdźcem. Ale dlaczego? Sama wybrałaś taki los? Jeśli tak, to czym się kierowałaś? Zamknij się i walcz! Nawet nie wiesz, dlaczego walczysz, prawda? One próbują nas podejść, czy... Walczysz dla swoich braci? Oczywiście, że nie. Twoja wrogość wobec nich jest dobrze znana. A może pragniesz osiągnąć jakąś... równowagę? Nie wierzyłaś w większe dobro, póki było ci to na rękę. Nie, nie, nie. Widzę w twoich działaniach twoje własne żądze. Żądze władzy i przywilejów i ochrony przed nieuniknionym upadkiem Nephilim. A to wszystko... czyni z nas sojuszników. Prawda? Nie. Wow! Kto do nich strzela? Co i to tyle? Poddaj się, Furio. Śmierć? Co? Co wy wszyscy tu robicie? Dobre pytanie. Nie jesteśmy czterema jeźdźcami? Przybyliśmy potwierdzić, że misja została zakończona. Misja?
Pozostałe grzechy zginęły z mojej ręki. Śmierć zdołał uwolnić wojnę i oczyścić jego imię. A co najważniejsze, ujawniliśmy wielki spisek. Ty, nie, to jest iluzja! Jezus, to jest iluzja! To jest jej żądza! To jest ona tego pragnie! By rozpocząć apokalipsę wcześniej niż ktokolwiek by tego chciał. Rada z popielonych wysłała nas razem, byśmy siali spustoszenie po obu stronach. Równowaga zostanie przywrócona, a niegodziwcy ukarani. Twierdzisz, że to wszystko... Mamy zdetronizować władców każdej ze stron. I aby uhonorować twoją niezachwianą lojalność wobec sprawy, Rada zarządziła, że właśnie ty będziesz przewodzić... Mówiłem? To jest iluzja! Furio, wprowadzisz Ziemię w zupełnie nową epokę. Oczywiście. Wreszcie wszystko zaczyna mieć jakiś boski sens. Tak? Pani, czy nie otrzymujesz w ten sposób wszystkiego, czego zawsze chciałaś? Zapomnij o przeszłości, siostro. Teraz żyjemy tylko po to, by ci służyć. Furio, nie daj się! No, na śmierć jest chyba ostatnią. Czy śmierć? Żaden by z nich chyba przed nią nie klękał. To wszystko nieprawda. Co? Okej, okay, ogarnęła. Warto było spróbować. Wydaje się wam, że tak dobrze mnie znacie. Czy nie tego najbardziej pragniesz? Sprawować władzę tak, jak tylko chcesz? To, co było iluzją, wkrótce może się stać rzeczywistością. Jeśli zignorujesz to, czego chcą inni i skupisz się na sobie. Koniec końców, to jest twój wybór. Więc wybieraj. Trzeba było myśleć, zanim kazaliście im klękać! Władza korumpuje, lecz władza absolutna sprawia. Co jest? No, no gdzie kontra? A esencję miałeś wybraną? No nie, kolejna, która będzie blokować. Dobra, nawet fajne obrażenia jej robię. Kurde, musiało uniknąć. Okej, to było dziwne. Nawet jeśli poniesiemy pięknie. Klęskę, zawsze będziesz się zastanawiać, co by było gdyby. Dlatego oszczędź sobie tej katorgi i dołącz do nas już teraz. Ha! Dobra. Okej, okay, w sumie spróbuję zrobić tak. Tu jeszcze jeden. Siła, gniew. Może wzmocnienie, żeby nie dostałeś tak bardzo po mordzie. Razem mogłybyśmy stworzyć świetny duet. Celebi? Ty co, z Francji się urwałaś? Okej, okay, to się nawet chyba udało. No to tak średnio. Ma nie marnować okazji na kontrę. Ile mogłybyśmy razem zdziałać? Tak przeklęcie uparta. Kurde. Dobra, uważać po wypadzie. Jej wypadzie. Dobra, też. Puszczę te tornada. Dobra. To nie chcę z nią. Walczą. Dobra, za wcześnie zrobię unik. Dwukrotnie. Poczynek. Łamek. Miałem 99, a już się z nich nieźle wypstrykałem. Pięknie. Nawet jeśli chodzi o klęskę, zawsze będziesz się zastanawiać, co by było gdyby. Okej, okay. Kactenka, i co teraz? Niechaj spadną ostrze niebios. A on skąd wiedział, że my tu jesteśmy? Archanio. No, chyba, że usłyszał trzaskanie piorunów, no to wtedy rozumiem. To pilnuję, żebyś ty raz na zawsze zginęły, żądze. Stój! Zawarliśmy pakt! Dlaczego miałby to robić? Skoro wie, że pakt z tobą nie ma nawet szans dorównać paktowi z nami. Nie słuchaj! Możemy przywrócić twoim słodkim aniołkom chwałę. Tak! Nie, stary, nie daj się, proszę! Kobietą. Uzi-
A czy nie byłoby wspaniale wrócić do bram nieba, prowadząc znów niezliczone zastępy aniołów? Zamknijcie się! I przywrócić prawdę oraz prawość temu zbrukanemu miejscu. Twoją prawdę, Archaniele Uzielu. Chłopie, nie daj się! Twoim dowództwem. Przecież nie byłoby cudownie? Nie daj... I za późno. Żywy i w pełni sił, przywracający chwałę. Nasz układ jest nieważny. Nie, Uzielu! Czy nie będzie wesoło? Super! Walka trwa dalej, ale przeciwników mam dwa razy więcej. Ej, czemu mam znowu... Czemu mi wyłączyło tą esencję? Pięknie. Dobra, on się chyba tak nie osłania jak żądzę. Ale tak samo jest pancerny. Dobra, puszczę już te tornada. Niech się z nimi pobawią. Okej, okay, zużyło mi odłamek. Kurde, w drugą stronę. Nie ten przycisk. Teraz, dobrze. Nie. W sumie mam taki pomysł, żeby najpierw się skupić na nim, a dopiero potem na żądzach. Dobrze, udało się. Na szczęście się udało. Masz zbawienie? W razie będę cię musiał zgładzić, dziewczyno! Chłopie, ty naprawdę wierzysz, że ci się uda? Podziwiam za wytrwałość. Pięknie. Ej, kurde, ale w niego! No! Tył. Odłamek. Jeden, drugi. Okej, chyba akurat jak oberwałem od niej i nie dostałem obrażeń na uniku, to chyba to nie był idealny unik, tylko właśnie chyba działanie tego mojego upgrade'a, który mam wpakowany teraz. Zbawienie tego obskrusa, ta nietykalność przy uniku. Okej, zużyło mi odłamek niestety. Więc kolejny. Kto tu padnie pierwszy? Żądzę czy Uziel? Bo żądzę mają już tak na oko ćwiartkę HP, a Uziel ma lekko ponad połowę. A ja co najlepsze, ja walczę przez cały czas tylko z nim. Samolubny? A kto to jest samolubny? Władza koruntuje, lecz władza absolutna sprawia, że obłudnicy obracają się w krok. Ale gościu walczy dzwonem, no. Nie powiem, dość interesujący wybór broni, a to było naprawdę dziwne uderzenie. Okej, teraz chyba po prostu spudłowała. O, nawet ładnie. Kurde, dostałem. Dobra, sklej wary, Jezus, ile można pierdolić tyle to samo. Tornado, odłamek i w ostatniej chwili go chyba wykorzystałem. No, jakbym teraz nie, jakby go nie wykorzystał, to on teraz zginął. Nie! Dobrze. Powinno się jednak potępiać. Chłopie, ty się słyszysz, aniołeczku? Nie, jego, najpierw jego. Zresztą jak tak są rozstawieni, no to mogę bić oboje naraz. No, dawaj. Dobra, unik. Bok. Kolejny odłamek nieumarły. Bo niestety idealnego uniku. Okej, pytanie, czy jak ja mu zdejmę HP, czy ja go tylko powalę, czy ja go zabiję? To zabijać bym go nie chciał. Okej. Zawsze będziesz się zastanawiać,
zobacz, co by było, gdyby. Dlatego. Ej, czy on nie żyje? On żyje, czy. Nie, chyba żyje, chyba jest nieprzytomny. Mam nadzieję, w każdym razie, że jest nieprzytomny. Jest! Tak, dobra. Przeżył. Już nie wiem teraz, czemu w sumie wstał. Ale okej, okay, cutscenka. Kto dał wam moc wskrzeszania zmarłych? Jest jedna stawa we wszechświecie. Ci, którzy mają największą władzę, zawsze pragną jej jeszcze więcej. Rządze są wieczne. A kto konkretnie? Wiedz jedno. Byłyśmy tylko pionkami. Coś, co znasz aż za dobrze, Furio. Anioły, które zabiły twojego wierzchowca. To też pionki. Więc kto? Powiedz! Uczestnicy tej gry sami się w końcu ujawnią. A co jeśli wyjawię ci coś jeszcze cenniejszego? Nie wiem, czy miałabyś coś, co może mnie zainteresować. A powiemy, gdzie znajdziesz inny grzech. Zazdrość. Co? Jak zazdrość? Dlaczego miałybyście to zrobić? A dlaczego mielibyśmy chronić tego jęczącego tchórza, hm? Zazdrość nigdy nie doświadczyła walki na froncie. Nigdy nie przeżyła koszmaru wojny. Jest najbardziej żałosnym z grzechów. Doprowadź mnie na skraj schronienia, otrzymasz to, czego pragniesz. Czemu się spojrzała na obserwatorkę? Atrakcyjna oferta. Pięknie! Ale mam dość tego, że wciąż drwicie z mojej inteligencji. Sama znajdę resztę grzechów. Ale jak zazdrość? Przecież zazdrość zabiliśmy na początku. Chyba, że teraz Furię jakby tak podpuszczało. Jak ją poskładało? Chyba, że Furię teraz, wiecie, tak podpuszczała i sprawdzała, ile ona faktycznie wie. Waszą istotę stanowiła bezdenna pustka, której nigdy nie można wypełnić. Rozczarowujące. Co teraz? Zakończ to. Jestem gotów. Nie wydaje mi się. Pani! Wizje władzy podsuwane przez rządzę są upajające. Szczególnie jeśli wypełniacie żal. Wykroczenie Uziela można wybaczyć. Raz. Teraz lepiej rozumiem, co się stało z ziemią i o jaką stawkę toczy się gra. Martwy mi się nie przydasz. Jeśli mamy wszyscy przetrwać, trzeba zawrzeć sojusze. Sojusz? Z nim? Nie, nie wiem, co powiedzieć. Podziękuj! Że mi się odpłacisz. Mogę tego potrzebować. Moje słowo nie jest wiele warte. Ale moje życie należy do ciebie. Na pewno się dowiesz, jeśli odkryję jakiś spisek przeciwko tobie. Stary, lepiej, żebyś teraz się wywiązał. Świadkiem litości okazanej plugawemu aniołowi garnął się do nabicia twojej głowy na bal. Jesteś obserwatorką czy nie? Powinnaś lepiej się spisywać. Nasze zadanie dotyczy równowagi we wszechświecie i we mnie. Rządze pokazały, kim mogę się stać. I nie spodobało mi się to. Kim w takim razie chcesz się stać? Chyba... tego właśnie mam się dowiedzieć. No, kolejna esencja. Tego się akurat też spodziewałem. Bo skoro za lenistwo nie wpadła esencja, no to musiała wpaść teraz. Bardzo ciekawe. Z każdym wyzwaniem ujawniasz większą głębię. Czego chcesz? Oboje jesteśmy boleśnie świadomi, że historia obarcza nas nieskończonym korowodem stworzeń w żałosny sposób skupionych na jednym tylko celu. Ale
Niektóre te stworzenia są, o ironio, całkowicie... Kurde, Berło od Władcy Podziemia wygląda trochę jak Berło Sarumana. Taka moja mała dygresja. Nie, miła odmiana. Zobaczyć coś, co zmierza w przeciwnym kierunku. Zaczynasz sobie zdawać coraz większą sprawę ze wszystkich skaz, które cię zawsze pętały. Skaz? Chcesz, bym je wymienił? Nie, dziękuję. Ostatnio dużo przeszłam i wiem, że jest ich sporo. I właśnie z tego powodu otrzymasz to. I wejdziesz dzięki temu w posiadanie czystej, nieskalanej mocy. O, ładny kolor włosów nawet. Drży w mojej dłoni. Nie rozumiem. W odpowiednim czasie dowiesz się, kiedy i jak z tego korzystać. Nie, poczekaj! No dobra, i jaką broń teraz dostanę? Esencja energii. Pod A. Znowu się ten wyłączył pad. Zobaczmy. Oho, jaki młot! Esencja energii? Furio, jesteś niepokonana. Taka dzika, taka urocza. Daruj sobie komplementy. Jeśli ci życie miłe. Rozumiem. Twój szlak czeka. Otwórz kolejne przejście i zgotuj wrogom śmierć. Okej, okay. Kolejne skrzydło w pustce dostępne. I to jest plan mój na następny odcinek. Esencja energii pozwala na zebranie i skupienie energii w skoncentrowanych atakach. Gdy pogarda przyjmuje postać wielkiego młota, może przebić się przez osłony przeciwnika i zadać rozległe obrażenia. Tak, nareszcie! Mogą się osłaniać, ale niewiele im to da. I zobaczmy, jak wygląda atak gniewu. O, takie dupnięcie! Piękne. Wkrótce zginiesz. Nie, wygląda to zacnie. Mogłabym się przyzwyczaić do takiej mocy. O, czyżbym mógł teraz po tym chodzić? W kule energii. Tak? Nie o tak. Nawet na miejscu było to przysłowie. Rafinowanie nigdy nie będzie domeną władcy podziemi. Czas znaleźć następny grzech. Jesteś pewna? Tak tylko pytam. Można by powiedzieć, że odrobinę zmiękłaś. W każdym razie zdaje się, że tak właśnie ocenia cię władca podziemi. Jeśli chcesz się przekonać, jak bardzo zmiękłam, zakwestionuj jeszcze raz. Ciekawe. W sensie ciekawa wymiana zdań między tutaj naszymi koleżaneczkami, powiedzmy. Chodzi mi tylko o to, że dostrzegłam zmianę. Myślę, że to musisz? Naturalne po tym wszystkim, co przeszłaś. Co masz na myśli? Chyba nie muszę ci przypominać, że dobro absolutne nie istnieje. Tak samo jak absolutne zło. Jedno i drugie to wymysły ludzi. Rada z Popielonych jest tego świadoma. To właśnie dlatego dalej istnieje. Ach, czy to twoje ględzenie do czegoś zmierza? Niebo i piekło to też nie są byty absolutne. Jeśli spojrzeć z odpowiedniej perspektywy, to po prostu dwie przeciwne siły walczące o władzę nad tą smętną kulą błota. Tak jest ze wszystkim. Dokładnie. Dlaczego jednak mieliby tak bardzo się skupiać na tym usianym zarazkami kamyku, skoro na eksplorację i podbój czeka cały kosmos? Równowaga. Skupiając uwagę na tym żałosnym konflikcie, daje się szansę większej części wszechświata na zachowanie czystości. To ciekawy sposób na zachowanie równowagi. Szczególnie w przypadku tak potężnych istot. To bardzo ciekawe.
Dlatego gdyby ogarnęły cię wątpliwości, byłoby to dla mnie zrozumiałe. Ciekawe podejście. Dobra, byłby to jakiś Vulgrim? Please? Okej, mogę teraz to zniszczyć. Dzięki tej esencji. Okej, potrzebuję albo Vulgrima, albo dojścia gdzie... Albo dojścia w miarę szybkiego do niego. Ej, ten ma fajną animację śmierci, to muszę przyznać. Kurde, już godzina 12. Nasz wielkooki koleżka. Spróbuj nie krzyczeć. Ty spróbuj mnie zginąć. No chyba nie ja tu akurat jestem pierwszy do zgonu. Demoniczny artefakt, pięknie. Czyli dobrze myślałem, to jest jeden z grzechów. Znaczy wróć, dobrze myślałem. W sumie to Furia stwierdziła, że to jest grzech. O ty, tu jest przejście do zblokowania. Jak ja tego nie zauważyłem. Dobra, ale jest Vulgrim. No to już się tak na wszelki wypadek przeniosę do pustki. A my widzimy się w kolejnym odcinku, do którego już teraz bardzo serdecznie was zapraszam. Do odcinka, w którym będziemy kontynuowali eksplorację żmijowych jam. A konkretnie... skrzydła energii, które jest tutaj. Ode mnie póki co to tyle i do usłyszenia. Cześć!